witajcie na kanale Rodzinka M-Vlog. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na pyszną zupę gulaszową w stylu węgierskim, oczywiście a la Rodzinka M-Vlog. Bo przepis oczywiście jest wymyślony przeze mnie. Nie wiem, jaka oryginalna jest receptura zupy węgierskiej gulaszowej. Ja po prostu ją robię zawsze pod bok siebie. Wiem, że niektóre dodają ziemniaki, niektórzy marchewkę, także to już w zależności od preferencji. Ja dodaję po prostu takie warzywa, jakie mam i jakie mi się wydają, że są najlepsze do zupy węgierskiej, czyli papryka, cebula, pieczarki, no i wiadomo, mięso. I dla koloru pomidory koktajlowe albo pomidory koktajlowe i koncentrat pomidorowy, żeby miała ładny czerwony kolor. Także jeżeli macie ochotę na przepis, to zapraszam serdecznie do dalszej części filmiku. Dzisiaj przygotujemy sobie węgierską zupę gulaszową. Co prawda zupa jest bardziej taka jesienna, ale dzisiejsza pogoda też przypomina taką jesień, więc dla rozgrzewki proponuję właśnie taką węgierską zupę gulaszową. I do wykonania naszej zupy potrzebujemy 70 deka mięsa. Może być to mięso mieszane, wieprzowe i wołowe, może być tylko wieprzowe. To już zależy od Was. Ja mam mięso wieprzowe. Dalej potrzebujemy dwie papryki czerwone. Możecie użyć większej ilości papryk, na przykład dodając jeszcze paprykę zieloną, żółtą. Ja dysponuję dwoma paprykami, więc dodam tylko te dwie czerwone papryki. Ponadto potrzebujemy 60 deko pieczarek. Oczywiście należy je wyczyścić. Po pieczarek się nie myję, tylko zawsze je obieram. Ponadto potrzebujemy 30 deko pomidorków koktajlowych. Tak jak widzicie, moje pomidorki są mrożone, bo na krzaczkach mam jeszcze bardzo mało tych pomidorków, a zawsze jak mam większą ilość, to sobie je zamrażam. Także użyję mrożonych. I oczywiście potrzebujemy jedną cebulę. Ja dodam takie trzy mniejsze cebule, bo nie mam jednej dużej, więc użyję trzech. Ponadto będziemy potrzebować oczywiście przypraw, czyli tymianek, olej do smażenia, listki laurowe, koncentrat pomidorowy, zapomniałabym Wam powiedzieć, paprykę słodką, mieloną, sól, pieprz, szklankę śmietanki. Ja mam śmietankę taką, 18 do zup i sosów. Oczywiście możecie użyć bulionu gotowanego, na przykład rosołu. W moim przypadku będzie to woda, żeby to nie było takie, wiecie, tłuste, bo ta moja, bo to jest chyba łopatka, więc ona i tak jest dość tłusta. Oraz łyżkę mąki do zagęszczenia. Także teraz już przystępuję do pracy. Mięso sobie już pokroiłam w taką większą kostkę. Biorę się za oczyszczenie papryk. Papryk też biorę się za oczyszczenie papryk. I pieczarek. I zaraz Wam to wszystko pokażę, jak ja to pokroiłam. Bo już tutaj, wiecie, kroić nie będę. Raczej tylko po prostu pokażę Wam już gotowe. I warzywa mam już pokrojone, także cebulę pokroiłam w takie ćwierć. Na pół, a potem jeszcze na taką ćwiartkę i dopiero kroiłam w takie pół piórka, można to nazwać. Pieczarki tak samo, także pieczarki są skrojone. Mam ich tutaj 430 gram. Tutaj mam to mięso pokrojone w taką większą kostkę i papryka. Teraz najpierw podsmażymy sobie mięso. Podsmażę mięso sobie na patelni, a potem przełożę je do garnka. Także zaczynamy od tego. I zabieramy się za gotowanie zupy. A zupa jest naprawdę bardzo dobra, aromatyczna, rozgrzewająca, idealna na taki zimny dzień. Także rozgrzewam patelnię, leję olej i będziemy podsmażać mięso. Ok, i tak jak widzicie, mięso już jest obsmażone. Oczywiście ten proces smażenia na patelni możecie pominąć i wszystko sobie
obsmażyć, znaczy mięso obsmażyć w garku. Możecie sobie normalnie, a ominąć możecie proces patelni. Teraz włączam tutaj właśnie już pod garnkiem palnik, dodaję cebulę, pieczarki, trochę to podsmażę i na sam koniec dodaję paprykę. Także włączamy. Ok, i tak jak widzicie, warzywa puściły ładnie sok. Także widzicie, trochę mi się tutaj wytopiło. I na takim etapie dodaję 3 takie nieduże liście laurowe, parę ziaren ziela angielskiego, łyżeczkę taką od herbaty papryki. To jest taka moja trochę mniejsza łyżeczka, więc dodam 2 łyżeczki takiej papryki słodkiej. Dodam troszkę papryki ostrej, bo będą jeść dzieci, więc to tylko trochę. Oczywiście kurkuma, bo ja do wszystkiego zawsze dodaję kurkumę, bo ona jest zdrowa. Tymianek, gdyż nie mam tymianku w gałązce. Też taką łyżeczkę od herbaty i trochę soli. Soli wiadomo, na razie niedużo, później zawsze można sobie dosolić. Dobra, wymieszam, tylko sobie słoiczki wstawię i zaraz wymieszam. Dobrze, mam już wymieszane. Teraz wleję litrę wody. Wy oczywiście, jak chcecie, możecie dodać sobie 2 litry bulionu, normalnie ugotowanego rosołu, albo nawet tego z kostki, jak używacie. Ja tego bulionu w kostce nie używam, rosołu nie mam, więc u mnie będzie to woda. Poza tym i tak to mięso jest dość tłuste, więc nie chcę, żeby całkiem wyszła bardzo tłusta ta zupa, więc wlewam wodę i będę się to teraz dusić do miękkości oczywiście mięsa. Także dusimy teraz, po wlaniu wody dusimy do miękkości mięsa. Jak nam ładnie mięso zmięknie, dodamy sobie pomidorki, koncentrat pomidorowy, pomidorki koktajlowe, zagęścimy mąką i trochę śmietanki takiej do zup, jak Wam pokazywałam. Także teraz gotujemy naszą zupę do miękkości mięsa. Mięso już mam miękkie, także dolałam wody, żeby uzupełnić braki, które się wygotowały. Więc myślę, że tak dolałam około 1 litra. Teraz dodam koncentrat pomidorowy. Tak myślę, że z pół słoiczka na razie powinno wystarczyć. Później najwyżej dołożę, jak będzie mało intensywny. Jak będzie mało intensywnie czuć pomidory. Także ja dokładam i zaraz Wam to wszystko oczywiście pokażę. I jednak dodałam cały słoiczek koncentratu tego pomidorowego. Także on się teraz tutaj zagotuje. Mięso przejdzie trochę tym koncentratem. Ładnie się wszystko rozgotuje. I zagęszczę oczywiście 1 łyżką mąki. No może dodam 2, zobaczę, bo ja lubię jak jest taka zupa zawiesista bardziej. No i oczywiście wleję tą śmietankę, ale to wszystko za chwilę pokażę. I tak jak widzicie, koncentrat pomidorowy ładnie się już rozpuścił. Tutaj sobie wymieszałam 2 łyżki mąki. Dolałam trochę wody, wszystko ładnie się wymieszało, tak żeby nie było takich grudek. Bo tego właśnie to ja najbardziej nie lubię. Doleję trochę płynu oczywiście, żeby to zahartować. Także teraz dodaję pomidorki koktajlowe, żeby się trochę rozpuściły.
Trochę się rozgotują te pomidorków, około 30 deko. Jak nie macie pomidorków fejlowych, możecie dodać normalnie pomidory z puszki, takie krojone, mi się wydaje najlepsze, bo chociaż nie mają tych szypułek takich twardych, no i nie trzeba ich kroić, prawda? Dobra, myślę, że o tyle wystarczy tych pomidorków. Ładnie się teraz trochę podgotują, rozmrożą, bo miałam właśnie mrożone, także się podgotują, rozmrożą i dodam śmietankę. Ok, i pomidorki widzę, że się już rozgotowały. Teraz dodam śmietankę. Ja tę śmietankę dodaję prosto z kartonika, także jej nie hartuję, tak jak zawsze. Aby tylko tak właśnie zabieliła zupę. Dobra, myślę, że wystarczy teraz. Niech się nam wszystko to razem przegotuje i zaraz będziemy próbować. I myślę, że zupa jest już gotowa, także ją zakręcam i sobie naleję. Oczywiście musi trochę przestygnąć, bo wiecie, to jest prosto taki wrzątek. No a taki wrzątek to raczej niedobrze jest jeść, więc trochę niech mi przestygnie i zaraz będziemy próbować. Pyszna węgierska zupa gulaszowa jest już wystudzona. Teraz będziemy właśnie ją próbować. Julcia tutaj też próbuje. Julcia, smakuje Ci ta zupa? No, dobra jest. Także warzywa są nierozgotowane. Może jedynie co, to się rozgotowały lekko pomidorki koktajlowe. Ale ja tych pomidorków nie obieram ze skórki. No bo jak wiadomo, to są dość małe pomidorki, więc trudno by było je obrać. Ale jeżeli nie chcecie używać pomidorków koktajlowych, możecie użyć pomidorów krojonych z puszki. Tu nic nie stoi temu na przeszkodzie, albo po prostu no, zwykłe pomidory obrać sobie ze skórki, pokroić i dodać do zupy. Jeżeli chodzi o pikantność, to musicie ją oczywiście sobie doprawić pod własne kubki smakowe. Bo wiadomo, dzieci nie bardzo lubią taką pikantną zupę, a osoby dorosłe mogą jeść i pikantną. Także teraz próbujemy. I myślę, że taka rozgrzewająca węgierska zupa gulaszowa na jesień będzie idealną propozycją obiadową. Także serdecznie zapraszam do częstowania się przepisem. A teraz oczywiście żegnam się już z Wami. Jeżeli Wam się podobał kolejny taki przepis w moim wykonaniu, to oczywiście serdecznie proszę o tego kciuka w górę i o wciśnięcie subskrypcji. Będzie nam bardzo miło. A teraz pozdrawiamy Was serdecznie. Życzymy Wam miłego dnia albo do wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A ja zajadam zupę. Pa! Pa.